Ta bajkowa kraina to moja mała ojczyzna, Karkonosze na Dolnym Śląsku. Tu jest po prostu pięknie. Cudowna przyroda, czysta woda, świeże powietrze. Codziennie zadaję sobie pytanie, co ja, jako mieszkaniec tych gór, mogę zrobić, żeby było tu czysto i przyjemnie. Ten krótki vlog opowiada właśnie o tym. Co z tymi śmieciami? Co z tymi śmieciami? No właśnie, słuchajcie, naśmieciłem i co z tym wszystkim zrobić teraz? Nie mogę tego wrzucić do normalnych śmieci, ani do plastiku, ani do bio, ani do makulatury. Nic tu się nie kwalifikuje. Nie wolno, proszę Państwa. Mam na przykład olej, zużyty olej, stary olej, nie potrzebuję. Coś muszę z nim zrobić. Środki ochrony roślin przestarzałe, też nie wolno ich wrzucić do żadnego pojemnika na śmieci, który mam koło domu. Stare jakieś popsute żarówy, też trzeba jakoś je zutylizować. Stara farba, która już zaschła, na pewno nie będę jej używał. Tak samo, do śmieci. No, lekarstwa, proszę Państwa, absolutnie nie wrzucamy do zwykłych śmieci. Nie ma takiej możliwości. To skazi glebę, zatruje zwierzątka i tak dalej. Lampka jakaś, no popsuta, to samo. Co dalej? Mamy tutaj ładowarkę, zupełnie nieprzydatna. Trzeba coś z nią zrobić. Też nie wolno wrzucać do zwykłych śmieci. Baterie, bardzo szeroki temat. Baterii zużywamy bardzo dużo. Tu mamy paluszki, których zużywamy mnóstwo. Nie wiadomo, co z nimi zrobić. Tutaj jest bateria od zegarka. Też nie wiadomo, co z nią zrobić. Nie wolno wrzucić. Może skazić glebę, zawiera metale ciężkie. Potencjalnie bardzo niebezpieczna rzecz. Malutka, niebezpieczna. No i oczywiście jakieś urządzenie elektryczne. W tym wypadku jest to kompresorek, pompeczka. Zepsuta już dawno. Muszę się jej pozbyć. Ktoś musi to zdemontować. Ktoś musi to przetworzyć. Tak, żeby bez szkody dla środowiska i legalnie mogło to wrócić w jakiś sposób do zamkniętego, miejmy nadzieję, obiegu surowców. Mam zamiar spakować wszystkie te rzeczy do jednej torby, pójść na miasto i zobaczyć, co i gdzie mogę zdać, żeby być w zgodzie z prawem i żeby chronić środowisko. Właśnie wychodziłem z domu z moimi śmieciami i znalazłem taki plakat. Okazuje się, że czasami urzędy miasta przysyłają PSZOK-i, czyli mobilne punkty zbierania odpadów. Również te PSZOK-i przyjeżdżają do mieszkańców i oni na miejscu mogą pozbyć się tych problemowych, kłopotliwych odpadów. Można wtedy wystawić przed dom na przykład meble, zużyty sprzęt elektroniczny, elektryczne opony, niewymiarowe opakowania czy dywany, ale uwaga, nie można wtedy wystawić na przykład odpadów budowlanych, papy, śmieci zmieszanych, styropianu, odzieży i tekstyliów. Także trzeba pamiętać o tym, dobrze przeczytać te informacje i pamiętać o tym, żeby nie wystawiać wszystkiego jak leci, tylko musimy to wyselekcjonować. Osobnym problemem są budowy. Wielu z nas się buduje lub remontuje. Jak wiadomo, nie wolno tych śmieci, na przykład styropianu budowlanego, wrzucić do pojemników ze zmieszanymi. Także będziemy pytać, jak pojedziemy do PSZOK-u, o to, co możemy zrobić na przykład z gruzem, styropianem budowlanym i innymi resztkami materiałów budowlanych, które też nie mogą trafić na składowisko. No i dotarłem do PSZOK-u. PSZOK, jak sama nazwa wskazuje, to jest punkt selektywnego zbierania odpadów. W tym wypadku jesteśmy na PSZOK-u w Kowarach. Tutaj będę mógł się pozbyć zawartości mojego worka i wrzucić te przedmioty kłopotliwe, problemowe do poszczególnych kontenerów. Pokażę Wam za chwilkę, jak to zrobić. Jesteśmy na kowarskim PSZOK-u i akurat w tej chwili ciężarówka wywozi odpady wielkogabarytowe. Jak popatrzycie, tam widać na przykład fotel, jakieś fragmenty mebli. Właśnie te rzeczy przywozimy do PSZOK-u. Albo w dniu wywózki wystawiamy przed dom. Na pewno nie wrzucamy do śmieci zmieszanych. No właśnie, wracając do styropianu budowlanego, słuchajcie, mam w jednym ręku mam styropian budowlany, taki szary, charakterystyczny, w drugim ręku mam styropian biały, opakowaniowy. Okazuje się, że między nimi jest potężna różnica, nie wiem do końca dlaczego, ale styropian budowlany wrzucamy w PSZOK-u do gruzu. Czyli możemy spokojnie włożyć to do tego kontenera, gdzie są inne rzeczy związane z budową. Natomiast taki styropian, będący pozostałością po opakowaniu, wrzucamy do zwykłego plastiku, czyli do żółtego kontenera.
Następna rzecz, która mnie nurtowała, to jest stara farba i opakowanie, a właściwie resztki chemii związanej z rolnictwem, z ogrodnictwem, jakiś nawóz. Okazuje się, że na pszoku można pozbyć się także tych dwóch rzeczy, więc starą, zaschniętą farbę mogę wrzucić do tego pojemnika zgodnie z prawem i również tego starego nawozu też mogę się tutaj pozbyć. Bezpiecznie dla środowiska. No i co my tu mamy? Tu mamy starą pralkę, stare kolumny. No i mam mój nieszczęsny kompresorek, z którym nie wiedziałem co zrobić. Teraz już wiem. Na pszoku wydzielony jest specjalny kontener, do którego możemy wrzucać elektrośmieci, czyli na przykład taki kompresorek. Mogę się pozbyć również moich żarówek, które mi zalegały. Proszę, żaróweczka, lampka, której już nikt nie potrzebuje. I jeszcze jedna żaróweczka leci do kontenera. Słuchajcie, chyba nikt nie lubi grzebać w śmieciach, ale ja mam taką ochotę. Tutaj mamy na Kowarskim Pszoku właśnie kontener z odpadami budowlanymi i tu znalazły się rzeczy, które nie powinny tu leżeć. Popatrzcie, tu jest na przykład plastikowa rurka, ona z jednolitego plastiku, spokojnie mogłaby być w żółtym pojemniku, czyli w odpadach plastikowych. Mamy tu na przykład plastikową rurę kanalizacyjną, która również spokojnie mogłaby wylądować w plastiku. Jesteśmy w markecie. Słuchajcie, no okazuje się, że tych bateryjek mogę się pozbyć tutaj. Tu jest taki specjalny pojemnik na baterię i proszę bardzo, wrzucam i nie mam kłopotu. Gdybym chciał się pozbyć moich drobnych rzeczy, czyli na przykład ładowarki, to także mógłbym ją wrzucić tutaj, bo to jest na drobne elektrośmieci. Popatrzcie, tu jest przykład, czego nie należy robić z oponami. Ktoś te opony wyrzucił od tak po prostu, beztrosko na podwórko, licząc, że chyba same znikną. Natomiast one nie znikną, słuchajcie. Opony zawozimy do pszoku. Nie tylko z drobnymi śmieciami, które na początku Wam pokazywałem, jest kłopot. Wyobraźcie sobie, że chcecie kupić sobie taką nową, śliczną, pachnącą lodówkę, postawić u siebie w domu. Wszystko fajnie, tylko co zrobić z tą starą lodówką? Okazuje się, że sklepy AGD odbierają od nas te stare pralki, lodówki i inne sprzęty, zabierają, przekazują do utylizacji, a my możemy się cieszyć nowym nabytkiem. Leków nie zostawiamy w pszoku, ponieważ pszok nie jest w stanie ich w żaden sposób przekazać do utylizacji. Natomiast wszystkie leki przeterminowane możemy zostawiać w aptekach, tak jak tej, gdzie są specjalne pojemniki, do których wrzucamy leki, zazwyczaj bez opakowań zewnętrznych. No i została mi ta butelka oleju. Słuchajcie, okazuje się, no oczywiście, znowu, nie można tego wrzucić do śmieci zwykłych. Nie można także butelki z olejem w środku zostawić w pszoku. Gdyby ta butelka była pusta, to tak. Ale ponieważ tutaj zostało jakieś pół litra oleju, to nie wolno mi tego zostawić w pszoku. Okazuje się, że w warsztacie samochodowym taką niewielką ilość mógłbym zostawić. Pamiętajcie o tym, że warsztaty samochodowe mają podpisane umowy z odpowiednimi firmami, które odbierają płyny ustrojowe z naszych samochodów, odbierają oleje, płyny chłodzenia i inne płyny. W związku z czym to wszystko jest legalnie załatwiane, bezpiecznie dla środowiska, więc jeżeli zostawię moją flaszeczkę niezużytą u mojego znajomego mechanika, to trafi w dobre ręce. Na koniec trochę pomoralizuję. Gdziekolwiek mieszkacie, czymkolwiek się zajmujecie, uszanujcie swoje otoczenie i naturalne środowisko. Nie mamy planety B. Zróbmy razem co tylko można, żeby utrzymać Ziemię w porządku. Nie opłaca się piłować gałęzi, na której siedzimy. Póki co ta gałąź jest piękna i obsypana kwiatami. I niech tak zostanie.